proszę o ciszę w zamian obrady. Na początku chciałbym przywitać starostę Sosnowskiego, pana Pawła Lisowskiego. Oraz panią naczelnik obsługi zarządu i promocji, panią Ciechanowicz. Wracamy do realizacji punktu 3 porządku obrad. Inwestycje drogowe realizowane oraz planowane na terenie gminy Górczyce. I punktem będą inwestycje na drogach wojewódzkich, inwestycje na drogach powiatowych oraz inwestycje na drogach gminnych. I proszę panią burmistrz kilka słów wprowadzenia. Jeżeli państwo pozwolą, mamy przygotowaną krótką prezentację, która zawiera informacje o drogach na terenie gminy Głuszczyce i głos oddam panu wicewójtowi. Szanowni państwo, tytułem wstępu krótka prezentacja. Nie są to rzeczy nowe. Pan starosta jest w tej kwestii na pewno bardzo dobrze zorientowany. Państwo również, ale może niektórzy z sołtysu tą wiedzę tutaj wykorzystają. Informacja ogólna. Oczywiście gmina Głuszczyce, nie będę tu prezentował, wszyscy wiemy, jak się kształtuje nadmienie, tylko że to jest jedna z największych gmin w województwie, a w powiecie na pewno największa, dosyć rozległa. Na tej mapce, szanowni państwo, drogę główną, która jest naszą główną arterią, to droga wojewódzka zaznaczona kolorem czerwonym. To około 31 km rozciągająca się ze wschodu na zachód. Jak wspomniałem, jest to główna arteria tranzytowa też przez gminę. Drogi powiatowe zaznaczone są kolorem zielonym. Jest ich bardzo dużo, jest to sieć uzupełniająca. W zasadzie kształtują się one z północy na południe. Na tych drogach w zasadzie dominuje transport samochodów osobowych oraz transport rolniczy. Uzupełnieniem całej tej sieci dróg jest również są drogi gminne, zaznaczone kolorem szarym. Jest ich bardzo dużo, więc w tym przybliżeniu tego nie widać, ale nie chcieliśmy tego specjalnie podkreślać, żeby ten obraz był w miarę czytelny. Na tym slajdzie, szanowni państwo, wskazane są drogi publiczne, gminne i to są drogi, które zajmują obszar 532 hektarów. Jest ich bardzo dużo, 44 pozycje odnotowaliśmy. Jak państwo widzicie, te 532 hektary stanowi odcinek około 487 km. W tym są drogi również o statucie drogi publicznej, odcinek około 86 km. Taki sam wykaz przygotowaliśmy na drogach powiatowych, które na terenie gminy się znajdują. Tutaj wyszczególiliśmy również rodzaj nawierzchni, która ta droga posiada. W tej tabeli pokazano drogi powiatowe, ich numery, przebieg oraz rodzaj. Jak wspomniałem, powierzchni droga powiatowa, drogi powiatowe na terenie naszej gminy to prawie 80 km. Kilka przykładowych zdjęć przedstawiliśmy również, jak wyglądają te drogi z drogą na Gorzyno. No jak standard drogi powiatowej, wszyscy mamy kłopoty z tymi drogami, zdajemy sobie sprawę, że również leży się powiat. Kolejna z dróg z Szczypkowice w trakcie teraz realizacji. Mam nadzieję, że uda nam się sfinalizować tutaj przy współpracy z powiatem. Kolejna z dróg to jest droga na Równo, droga gruntowa i to są drogi, które nas najbardziej tutaj bolą, jeżeli chodzi o jakość. Kolejna z dróg to jest droga w okolicach miejscowości Powłocie, też droga powiatowa. Żadna z tych dróg nie jest drogą, która by nas satysfakcjonowała i zdajemy sobie sprawę, że w związku z tym potrzebne są spore nakłady. Na tej prezentacji, szanowni państwo, widzicie, jakie nakłady poniosła gmina w poszczególnych latach, dokładając się do dróg powiatowych. Analizę prowadziliśmy od 2012 roku do 2019. Ogółem, jak państwo zauważyli, prawie 3 miliony złotych w ciągu 7 lat do dróg dodaliśmy. Tu jest wyszczególnienie, na którym widać, na jakie to drogi poszły nakłady finansowe. Dodam tylko, że w chwili obecnej realizujemy również te inwestycje na drodze powiatowej w okolicach miejscowości Szczypkowice i już w chwili obecnej na tą inwestycję zostały zabezpieczone środki w kwocie 382 546 zł.
98 groszy. To jest nieco ponad 50% wkładu, który musimy wnieść. Tych dróg mamy bardzo dużo, ale ja też chciałbym zwrócić uwagę na to, że naszym głównym problemem na tych drogach jest to, że to zniechęca naszych inwestorów. Inwestorzy do nas nie przychodzą, bo jakość drogi nie jest dla nas żadnym dodatkowym atutem. Mieszkańcy również uskarżają się na drogi dojazdowe do większych miejscowości, bo jesteśmy jednak sypialnią dla dwóch większych aglomeracji miejskich, Lęborka i Słupska. I to również powoduje dużą uciążliwość dla mieszkańców ten stan dróg. System partycypacji, który jest zaproponowany 50-50, wydaje się bardzo sprawiedliwy, niemniej jednak biorąc pod uwagę zrównoważony rozwój całego powiatu, to ta infrastruktura w gminach, które mają mniejszy zasób finansowy, mniejsze możliwości finansowe, jest dużym problemem, bo ta przepaść pomiędzy gminą bogatą, którą stać na dołożenie do drogi, a gminą biedną, która naprawdę musi to zrobić dużym wysiłkiem finansowym, pogłębia się z każdym rokiem. Tyle tytułem wstępu, szanowni Państwo, jeżeli chodzi o zobrazowanie tego, co nas tutaj dotyka. Dziękuję. Już na początek udzielę głosu panu Pawłowi Suskiemu, staroście Suskiego. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, Panie Wójt, drodzy Państwo Radni, Sołtysi, drodzy goście. Przede wszystkim, jako że jestem pierwszy raz tutaj u Państwa na sesji Rady Gminy Głubczyce, pozwólcie, że złożę gratulacje dla radnych, że macie możliwość w tej kadencji reprezentować mieszkańców Głubczyc, Gminy Głubczyce w Radzie Gminy. Gratuluję również Sołtysom, którzy na kolejną kadencję, czy może pierwszą, będą pełnili funkcję Sołtysa w swoich sołectwach. No, z Panią Wójt już mieliśmy okazję kilkukrotnie się spotykać i rozmawiać. Pozwolę sobie również się przedstawić. Paweł Lisowski, od początku kadencji pełni funkcję starosty Słupskiego. Jest to moja druga kadencja w powiecie. Wcześniej byłem radnym powiatowym, członkiem zarządu. Tak jak powiedziałem, od początku tej kadencji radni Rady Powiatu Słupskiego wybrali mnie na funkcję starosty Słupskiego. Takim priorytetem działań, które sobie założyłem na tą kadencję, to na pewno takie jedno słowo, które mogę powiedzieć, to współpraca. Bardzo mi zależy na współpracy z przede wszystkim samorządami gminnymi. W jakich zakresach? No, tutaj spotykamy się, że zresztą z tej prezentacji bardzo mocno to już wybrzmiało, że ten najważniejszy zakres, też Państwa bardzo mocno interesujący, są to drogi powiatowe. Ja sobie pozwoliłem na początku tej kadencji wysłać pisma do wszystkich samorządów gminnych, do wójtów, burmistrzów z terenu powiatu słupskiego, o przedstawienie czy wskazanie takich najpilniejszych potrzeb inwestycyjnych na tą nową pięcioletnią kadencję. Tak samo zwróciłem się tutaj do Pani Wójt. Pani Wójt podpisała mi i wskazała inwestycje, które chciałaby były realizowane w pierwszej kolejności. Również zaznaczyła bardzo wyraźnie, że jesteście Państwo również ciągle w toku rozmów na temat tych najważniejszych potrzeb inwestycyjnych, jeżeli chodzi o drogi powiatowe na terenie gminy Głubczyce, więc ja to odebrałem jako to, że jeszcze oczywiście o innych inwestycjach możemy rozmawiać. Te drogi, które chciałbym robić, czy chcielibyśmy wspólnie robić w pierwszej kolejności, no to tutaj mamy Podole Wielkie po Błocie. To jest odcinek 7 km. Jaka jest skala inwestycji? Skala inwestycji jest bardzo duża, ponieważ Zarząd Dróg Powiatowych przygotował wyliczenie, na podstawie którego wynika, że cała inwestycja to jest 12 milionów złotych. Dzisiaj mamy takie ceny. Jeżeli chcielibyśmy przebudować tą drogę Podole Wielkie po Błocie w takim standardzie, jakim to należy zrobić ze znacznym poszerzeniem tej drogi, bo na tego oczywiście wymaga. Na ten budżet możemy oczywiście wydesygnować mniejszą kwotę. Wspólnie z gminą, tak jak rozmawiamy, około 700-800 tysięcy złotych. Niemniej jednak będę chciał, żeby ta droga w tej kadencji, w najbliższych latach, myślę, że do roku, chyba dwa, żeby ta droga została zgłoszona do Funduszu Dróg Samorządowych, ponieważ mamy na nią pozwolenie na budowę, więc myślę, że już w przyszłym roku tak zrobimy i ta droga zostanie zgłoszona i wtedy możemy liczyć na duże dofinansowanie minimalnie w wysokości 50%, a być może również większe. Wtedy dopiero to będzie taka prawdziwa możliwość wyremontowania tej drogi. Droga druga, która tutaj się pojawiła, to bardziej taki remont w miejscowości Gorzyno,
W tym roku powiat słupski sfinansuje wykonanie dokumentacji, natomiast w kolejnym 2020 roku chcielibyśmy to zrobić. Drodzy Państwo, rozpoczną się remonty bieżące w piątek, wiem, że na drodze do Iznicy. Zarząd Dróg Powiatowych rozpocznie ten remont taki dosadny, duży. I następnie inne drogi powiatowe na terenie gminy Łuczyce. Już po tym długim weekendzie te remonty będą realizowane. W każdym razie w piątek wchodzą do Iznicy. Zgadzam się z taką tutaj diagnozą przedstawioną przez pana wicewójca, że rzeczywiście ta zasada 50/50, ona mi się ta zasada mi osobiście mi się nie podoba, bo ja bym wolał mieć możliwość realizowania wszystkiego jako samorząd powiatowy w pełnej wysokości, żebyśmy sami mogli realizować wszystkie inwestycje drogowe. Niestety, drodzy Państwo, jesteśmy w takiej sytuacji, jak powiem, finansowej, nie tylko my, zresztą inne powiaty również, natomiast powiat słupski jest w wyjątkowej sytuacji pod względem ilości kilometrów dróg powiatowych, którymi administruje. Na swoim terenie mamy ponad 700 kilometrów dróg powiatowych. To jest najwięcej w województwie pomorskim. To jest jedna z największych ilości kilometrów w ogóle w Polsce, jeżeli chodzi o powiaty. Problem polega też na tym, że zgodnie z ustawą o drogach jest zapis, co to jest droga powiatowa. Droga powiatowa to jest droga, to jest taka definicja, to jest droga, która łączy siedzibę powiatu, w tym przypadku słup z siedzibami gmin i siedziby gmin pomiędzy sobą. Jeżeli my jako powiat mielibyśmy właśnie takie drogi, no to myślę, że bylibyśmy w stanie w 100% je finansować i sami o nie dbać. Z tych 700 ponad kilometrów zostałoby nam około 250 kilometrów, które rzeczywiście spełniają kryterium drogi powiatowej, w tym około dwie drogi, dwa duże odcinki na terenie gminy Główczyce. Jednak jest inaczej, tych dróg jest, tak jak powiedziałem, ponad 700 km. I w związku z tym w naszym budżecie, z tych dochodów, które my wypracowujemy, że te drogi mamy, to jest około milion złotych, tak niecałe, 900 ileś tysięcy złotych. Mamy taki dochód z tego faktu, że mamy taką ilość dróg powiatowych. Jak Państwo się doskonale orientujecie, 900 tysięcy to jest przebudowa około 1 km. Jeżeli mówimy o nowych nawierzchniach. To nawet tak naprawdę lekko licząc też bez żadnych fajerwerków. Niemniej jednak też mam poczucie takie, że powiat powinien rozwijać się, jak tutaj zostało to powiedziane, żeby ten rozwój był zrównoważony. I też jakby swoją misję jako starosty chciałbym kierować w kierunku, aby wspierać te samorządy, które są w trudniejszej sytuacji, a za taki samorząd uważam gminę Główczyce. Rzeczywiście faktem jest, że gmina Główczyce, jeżeli chodzi o terytorium powierzchnię, to jest największa gmina w naszym powiecie. I też zdaję sobie sprawę, że tych dochodów własnych nie może czerpać tak wiele, jak mogą to robić gminy, które są na przykład zlokalizowane w pobliżu Słupska. W związku z tym też już na początku tej kadencji podjąłem decyzję wspólnie z zarządem powiatu, że choćby te trasy rowerowe R10, które będziemy realizowali wspólnie z innymi gminami, jeżeli chodzi o te dwa niewielkie co prawda odcinki, ale jednak na terenie gminy Główczyce, one zostaną sfinansowane w całości przez powiat i przez środki zewnętrzne. Nie będziemy o to prosili gminy Główczyce o wkład własny. Mam tutaj na myśli Rumsko-Równo, tam jest około 700 metrów. 242 tysiące złotych. Miejscowość Gać, ona zostanie też w miejscowości, ten ruch zostanie zamieniony na beton w tej kadencji. To tam ponad 600 metrów, to będzie też 220 tysięcy złotych. I to też drogi powiat bez zmiany się tutaj odkład gminy Główczyce. Jeżeli będą inne możliwości ściągania środków zewnętrznych, my jako powiat aktywnie chcemy z tych możliwości oczywiście korzystać. Natomiast na dzień dzisiejszy to wygląda tak, że Unia Europejska na drogi lokalne pieniędzy nie daje, na drogi gminne i powiatowe. Tutaj wyjątkiem jest program rozwoju obszarów wiejskich, ale tam jest 3 miliony złotych na beneficjenta, czy na gminę, czy na powiat. I my w poprzedniej kadencji te 3 miliony złotych, one zostały już rozdysponowane akurat na terenie gminy Smolcino. Więc z tego źródła, tak powiem, my skorzystać nie możemy. Jedynym źródłem wcześniej to był program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej. W tej chwili jest to Fundusz Dróg Samorządowych. No i tutaj rokrocznie zamierzamy składać wnioski.
finansowy się obraca na innych, gdzie tak jak powiedziałem, 1 000 000 zł to jest nasz dochód z tytułu, że mamy 700 km dróg powiatowych. Budżet powiatu jest niewysoki, ponieważ ten budżet około 100 milionów złotych, gdzie większość zadań, no po prostu musimy pieniądze desygnować na te zadania, które zostały nam zlecone, czy na zadania własne, które są zadaniami ustawowo przypisanymi do powiatu. Mamy 5 jednostek chociażby oświatowych, co się dzieje po świecie, to Państwo też doskonale sobie zdajecie sprawę. Jest Powiatowy Urząd Pracy, jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, są jednostki, które też na podróż podlegają, są Domy Pomocy Społecznych i wiele innych. Niemniej jednak będę starał się tak tutaj prowadzić działania i tak rozmawiać z gminą Łuczyce, z panią wójt, z państwem radnymi, żeby te inwestycje państwa nie omijały i tutaj też mogły być realizowane. Powiedziałem o tym Powiatowym Urzędzie Pracy. Tutaj jest pomysł kierownictwa Powiatowego Urzędu Pracy, żeby zlikwidować tą filię wydziału, ten punkt zamiejscowy Powiatowego Urzędu Pracy w Łuczycach. No to się spotkało tutaj z ostrą reakcją pani wójt. Myślę, że tak powinniśmy właśnie rozmawiać, jasno stawiając sobie sprawę. I jesteśmy blisko uzyskania porozumienia, bo też moja filozofia jest taka, żeby powiat wychodził ze swoimi usługami poza Słupsk, tak? Żeby mieszkańcy nie musieli jeździć do Słupska. Natomiast rzeczywiście też no, argumenty merytoryczne tutaj kierownictwa Powiatowego Urzędu Pracy są, bo tych bezrobotnych, czy osób poszukujących, czy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jest znacznie mniej niż było wtedy, kiedy ten punkt był tworzony. Niemniej jednak uważam, że osoby, które są zarejestrowane, powinny mieć możliwość, taką techniczną możliwość spotkania się z doradcą klienta, z doradcą zawodowym, no w każdym razie z przedstawicielem Powiatowego Urzędu Pracy i taką formułę też zaproponujemy, żeby nie likwidować całkowicie tego punktu, który mieści się w Łuczycach, ale żeby ten dostęp do pracownika Powiatowego Urzędu Pracy dla osób, które będą chciały z takiej pomocy skorzystać, żeby ona była. Tak tyle z mojej strony. Chciałbym też zaproponować już na koniec taką stałą formułę współpracy. Myślę, że dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, ewentualnie kierownik na przykład obwodu odpowiedzialny za remonty, tak jak powiedziałem, te remonty w ten piątek za 2 dni się odbędą pojutrze, znaczy się rozpoczną. Natomiast dobrze by było, żebyście Państwo też mieli jako radni, jako sołtysi, jako pan wójt, stały dostęp i takie cykliczne spotkania, czy na sesjach będę desygnował pana dyrektora, kierownika obwodu, czy nawet takie spotkania, które były poświęcone tematyce remontów, przebudu dróg powiatowych, żebyście Państwo też mieli dostęp do tych osób. A sam widzę po sobie, że nawet takie zaproszenie na sesję wymaga jednak pewnego przygotowania, wymaga zastanowienia się, co tu można zrobić dla danej gminy, więc warto się spotykać, tak? Warto przede wszystkim się komunikować. I to, o co Państwa będę prosił, to ja będę wykazywał jak najlepszą wolę współpracy i też o to proszę. I wtedy jestem przekonany, że jak tutaj usiądziemy po tej 5-letniej kadencji na jej końcówce, to jak ją podsumujemy, to okaże się, że udało nam się sporo zrobić dla mieszkańców gminy Łuczyce. Tego sobie życzę i tego życzę Państwu. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panie Starosto. Szanowna Rada, jeśli ktoś ma jakieś pytania do Pana Starosty, otwieram dyskusję, proszę o zadawanie pytań. Proszę bardzo, Radny Matuszewski. Szanowny Panie Starosto, Panie Wójcie, Szanowna Rado. Jak dzisiaj słyszę, że droga 105-milionowa Radziszkodowa na Ergoleza kosztuje 12 milionów, a my 2 lata temu bodajże mogliśmy to zrobić za 1 000 000 zł jako gmina Łuczyce. No ale nie udało mi się przekonać wtedy radnych, bo to większość radnych zadecydowała. A mieliśmy już pieniądze przyznane. 6 milionów miało kosztować 105-milionowa po błocie, dzisiaj 12 milionów. Jedna decyzja, która zadecydowała, że dzisiaj będzie zapłacił jeszcze 100% więcej. Przykre to jest, bardzo przykre, ale prawdziwe. Panie Starosto, ja bym prosił bardzo jeszcze, skoro mówię o tych drogach. Są drogi, które są już zrobione. Na przykład Łuczyce, Zdowięcino. To już tam jest 4 lata czy 5 lat te drogi są. Ale pobocza już tam się w takim stanie robią, że trzeba nawet konserwacji. Bym prosił, bardzo prosił,
żeby to pod uwagę brać, żeby ten powiat jednak tam trochę przejrzał to i te pobocza naprawił, bo to coraz większe się robią te dyżury. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, panie ministrze. Panie starosto, ja też mam bardzo prośbę. Właściwie szkoda, że nie ma pana dyrektora zarządu dróg powiatowych, ponieważ w 2018 roku zgłaszałem 3 interpelacje w sprawie remontu bieżącego drogi powiatowej numer 1125 prowadzącej z Rumska w kierunku Równa. I tam po prostu przez ten okres roku zostało tylko zrobione, załatane zostały 3 dziury, to już, jak to tak potocznie mówiąc, po wyborach samorządowych. Do tej pory nic nie zrobiono. Otrzymałem tylko pismo z zarządu dróg, że ta droga jest planowana w 2018 roku. I też bym prosił, no, nie proszę tam o jakieś tam gruntowe czy kapitalne remonty, tylko doraźne załatanie tych dziur, bo to, co ostatnio zostało zrobione, to było, no, wielkości dziury nie większe jak metra, tylko 3, to bardzo mieszkańcy, widząc to, byli bardzo zaburzeni. I proszę, a ta droga prowadzi do domu środowiskowego samej pomocy i też, no, jest uczęszczana przez, no, sprzęt ciężki, to znaczy się rolniczy i wywożący drewno z lasu. Także bardzo proszę o przychylenie się do mojej prośby. Czy ktoś, szanowny radny, ma jeszcze jakieś pytanka? Proszę bardzo. Panie starosto, tak samo jest opracowanie drogi Kołyżyno-Mieckowo, bo tak jak była mowa, tutaj pan radny powiatowy oferował, że to będzie w tym roku zrobione, no ale tam wynikły problemy właśnie z opracowaniem planu pięciobudowy drogi. I teraz tak, jeżeli będzie plan, to by na nim w jakim czasie mieszkańcy mogli się spodziewać, że w ogóle będzie powstanie ta droga mowa. A jeżeli są problemy, to wiadomo, chodzi o pieniążki, to chociaż z gruntową jej naprawę. Nie to, że tam wysypią worek asfaltu, tej masy bitumicznej i to jest uklepane, tylko stanąć, wyciąć ładny kawałek drogi, zrobić nową nawierzchnię, żeby to jakoś było widoczne i nie uciążliwe dla mieszkańców przede wszystkim. Dziękuję. To znaczy, drodzy państwo, jeżeli chodzi o te remonty bieżące, tak jak powiedziałem, one się rozpoczną w piątek, będą się odbywały dalej w maju na terenie państwa gminy. Natomiast ja sobie zapisałem, to równo, ona też ma tutaj wykazie, że ona będzie w ramach tych remontów bieżących realizowana. Bożyno Mieckowo, no to jest już większa inwestycja, którą zamierzamy realizować, bo tam też kwestie odwodnieniowe, to trzeba zrobić porządniej. W związku z tym nie możemy tego zrobić w ramach remontów bieżących, chociaż tyle jest, będzie taka możliwość, to my to zrobimy. Ja na to zwrócę uwagę panu dyrektorowi. Natomiast w tym roku wykonujemy dokumentację techniczną. Ona nas będzie kosztowała jakieś 30-40 tysięcy, ale to wszystko po to, żebyśmy później mogli zrobić tę drogę porządnie. Tak? No, taki realny termin, no, to jest rozpoczęcie prac za rok, dokładnie za rok. W 2020 roku ona będzie wprowadzona już do budżetu jako zadanie inwestycyjne na podstawie tej dokumentacji technicznej, którą właśnie teraz wykonujemy. Ja myślę, że to będzie, jeżeli się rozpocznie gdzieś w kwietniu, podpiszemy umowę z wykonawcą, no to myślę, że gdzieś w miesiącach wakacyjnych uda się tą przebudowę zakończyć. Radny Dysiu, tam do Dzieckowa już nie jest, bo Dzieckowa to radykale jest zrobiona, tylko... Ale to nie jest tą drogę, bo wcześniej drogi, bo to jest wyjęte do tego planu od miejscowości Bożego do miejscowości Dyskowa. A chodzi o odcinek miejscowości Bożego. Tak. Rozmawiamy o odcinku miejscowości Bożego. Dziękuję. Czy ktoś z radnych ma jeszcze jakieś pytania? A może ktoś z sołtysów? No właśnie, chciałem do pana starosty. Z Guzina w stronę Radborga, z Siołoczyn. To znaczy, Guzina jest na granicy powiatu wyborskiego, nie?
I tam, jak jedziemy do Rzeszborga, z góry zjeżdżamy, tam są rowy. I pozatrzymane są przez wody. Ta woda w tych domach stoi, będzie się przelewała przez tą drogę. Czy by to szło oczyścić te rowy, czy nie wiem, kto to. Pytałem się z lasu, mówi, to nie las, tylko jest droga do rejonu, to powinien rejon. Ja nie wiem, czy to wolno te tamy rozrywać, czy nie wolno, żeby ta woda zeszła. Bo ta woda się pod Bobkie, oni tu dalej drogę podrobią i się zabiją. Ja sobie to zapisałem i ja zwrócę się do zarządu grupy powiatowej, żeby to sprawdzili, mnie poinformowali, tak? Też prawda, znaczy też prośba do Państwa, żeby tutaj na sesji na przykład są jakieś określone postulaty odnośnie grup powiatowych i tego, co trzeba wykonać, to żeby po sesji też wpisać te takie najważniejsze i wtedy wysłać maile, a ja wtedy będę też egzekwował ich wykonanie. Zresztą tutaj też zostało powiedziane, że są radni powiatowi z Górczyc i oni rzeczywiście, to są aktywni radni, zgłaszają Państwa problemy. Natomiast też bym prosił, żebyście Państwo też do nich docierali, też im mówili o tym, żeby oni mogli z kolei też czy do mnie bezpośrednio, czy do dyrektora zarządu dróg powiatowych odpowiednie wnioski zgłaszać. Myślę, że ta formuła współpracy, że będzie informacja na przykład z sesji, tak, że sołtysi mieli takie i takie uwagi, radni mieli takie i takie uwagi i ona będzie wysyłana do zarządów dróg powiatowych, ja wtedy będę to monitorował, jaka była reakcja zarządów dróg powiatowych. Plus, jeżeli byśmy zrobili takie cykliczne spotkania, albo to może być w ramach sesji rady, gdzie zobowiążę dyrektora zarządu dróg powiatowych, żeby po prostu przedstawiciela, bo sam dyrektor zawsze tutaj na sesji był, bo na przyjście odbywają sesje, które odbywali się w miesiącu średnio, tak jak we wszystkich gminach. To jest ta dobra formuła, bo wtedy to też jest taki dodatkowa rzecz, że przedstawiciel zarządu dróg powiatowych będzie wiedział, że będzie musiał się rozliczyć z tego, że pewne rzeczy są powiedziane, a pewne rzeczy zostały bądź wykonane. Tutaj jeszcze mam pytanie od Państwa radnych dotyczące tych brzegów, traków, tak, i tego poboczy w każdym razie. To też jest bardzo ważne, na co zwracam uwagę, bo to rzeczywiście trochę było zaniedbane, bo to nie tylko droga, ale to, co się dzieje na poboczu, też jest niezwykle istotne. Tutaj też zwróciłem uwagę panu dyrektorowi, wyliczył tam 10 tysięcy metrów kwadratowych tutaj na terenie gminy Główczyce. Właśnie teraz po długim weekendzie będzie również te zabiegi pielęgnacyjne, one będą prowadzone na poboczach. Więc tutaj też taką wspólną kontrolę bym prosił, żeby też zwracać uwagę, jak to jest realizowane. Ja ze swojej strony będę naciskał, żeby to było jak najlepiej. Tak? Też jesteśmy otwarci jako powiat na różne formy współpracy. Jeżeli w danej gminie na przykład jest jakaś, nie wiem, wyspecjalizowana jednostka, która ma możliwość na przykład, żeby wyciąć takie grzeby, czy zająć się takimi poboczami, no to jesteśmy otwarci na to, żeby na przykład z taką firmą podpisać umowę, tak, czy z jednostką na przykład samorządową, jakąś gminną. I wtedy będziecie Państwo mieli większą pewność, że czy większą kontrolę nad tym, jak to jest wykonane. No jestem elastyczny. Będę też na Państwa tutaj postulaty mocno reagował i starał się prowadzić w tym kierunku, żeby je realizować. Co do Państwa sołtysów, też chciałbym powiedzieć, że organizujemy w starostwie powiatowym, jeszcze data dokładnie nie jest znana, więc nie chciałbym o niej mówić, ale spotkanie sołtysów z terenu całego powiatu szumskiego. Tak trochę, żeby też Państwa zintegrować, żeby Państwu też podziękować za Państwa działalność. Też podczas takiego spotkania chciałbym, żeby było szkolenie takie właśnie typowo dla sołtysów. No myślę, że to taka będzie fajna rzecz, że też samorządy powiatowe Państwa jako sołtysi będziecie mieli większą styczność. Jeszcze raz Kazimierz Chliński, radny Lubryn Grunska. Ja mam też niezwykle prośbę, pan starosta nadmienił, bo my akurat w Grunsku, na odcinku drogi powiatowej, no jako mieszkańcy widzieliśmy i to dosyć chyba ładnie jest, potem jest aleja lip, gałęzie takie odrosty, krzewy, no i te gałęzie są złożone wzdłuż tej drogi. I czy by była możliwość, bowiem tutaj w Główczycach jest
taki ten oddział rejonowy, żeby te gałęzie zebrać, ewentualnie no, przepuścić przez urządzenie, żeby to no, rozdrobnić czy coś takiego, no, żeby posprzątać, bo no, wiadomo, my nie chcemy tego robić w formie palenia czy coś takiego, wiadomo, zagrożenie jest takie, a nie ma tej możliwości, żeby gdzieś to jakoś złożyć. A przy okazji wiadomo, że to nie jest najważniejsza sprawa, cierpiąc za zwłoki, jak to się mówi, ale żeby przy jakiejś okazji, żeby to pozbierać, bo to trochę tego jest. Bo to jest od tutaj miejscowości Rumska, ale do domu samopomocy, nie? Środowiskowego. Także jakby tam przy okazji była taka możliwość, żeby to urządzenie, to ja myślę, że w jeden dzień to tam by sobie poradzili. Prośba moja taka. Naprawdę to zrobili mieszkańcy chyba dobrze, zresztą oceniam, że należy tam do kierownika tego rejonu dróg i żeby to sprzątać, będzie jeszcze ładniej. Dziękuję. Dobrze, ja też na to zwrócę uwagę, że było to po prostu sprzątnęli, bo to powinno być usprzątnięte. Natomiast też jesteśmy elastyczni, jeżeli na przykład jakieś drewno jest na poboczu, tak, jest jakaś instytucja inna, czy OSP, czy jakaś inna instytucja, którą warto wesprzeć. To też, jeżeli Państwo się nas zwrócicie z zapytaniem, czy takie na przykład drewno można tam zagospodarować, taki cel właściwy, no to jak najbardziej też na to jestem otwarty. Ale rozumiem, że tu bardziej chodzi o uprzątnięcie. Tak, uprzątnięcie muszą to przejrzeć. No właśnie, to właśnie to będzie realizowane tak. Po długim weekendzie w maju. Po długim weekendzie w maju zostanie to uprzątnięcie. Jarosław Kiełbasa, sołtys Sołectwa Siodłonie. Mam taką prośbę do Pana Starosty, ażeby w planie naprawczym uwzględnić drogę 1125 ze skrzyżowania, z miejscowości skrzyżowania Rumską w stronę Siodłonia, całe pobocze, żeby naprawić to pobocze, a także wyczyścić krzaki oraz w samej miejscowości na drodze powiatowej są dwie studzienki kanalizacyjne, przy których asfalt jest zapadnięty, co zagraża życiu i zdrowiu ludzkiemu, gdyż przez naszą miejscowość porusza się ciężki sprzęt, a także autobusy dowożące dzieci do szkoły i do pracy. Dziękuję. Dziękuję bardzo, co tam zapisałem. Myślę, że tak, żeby to też te rzeczy zapiszę, i oczywiście to przekażę, natomiast dobrze było, żeby w formie pisemnej to też spisać. Dzisiaj nawet po sesji możecie tutaj, Pani Wójt pozwoli za pośrednictwem Pani Wójt wskazać, bo jak rozpoczynają się te remonty bieżące, no tutaj będą też urządzenia, więc no, ten czas najlepiej wykorzystać, tak, żeby to zostało zrobione no, jak najbardziej porządnie, tak, zgodnie z Państwa oczekiwaniami. No to są oczywiście remonty bieżące, więc to nie są nowe nakładki bitumiczne na jakichś dłuższych odcinkach. No ale oczywiście, jeżeli jest ten remonter, tutaj przyjeżdża to urządzenie, no to te dziury powinny być załatane, tak? Szafy powinny być wycięte, no z takiego założenia wchodzę. Więc jeżeli tutaj są takie potrzeby, gdzieś widzicie, że coś wcześniej nie było realizowane tak, jak powinno, i obawiacie się, że może to nie do końca być tak dobrze zrealizowane, no to proszę o taką informację, a ja wtedy nie tylko jakby wskażę, ale też później będę monitorował, czy rzeczywiście zarząd powiatowy dobrze z tego zadania się wywiązał. Jeżeli Państwo pozwolicie, to ja bym chciałbym już opuścić. Tak. Szanowni Państwo, szanowny Panie Starosto, ja również jestem nową wójcinę. Podobnie jak Pan piastuje tę funkcję od 5 miesięcy, ale mimo tak krótkiego czasu naprawdę z głębokim przekonaniem chciałabym podziękować za dotychczasową współpracę, za merytoryczne wsparcie i za takie bardzo realne dostrzeganie potrzeb naszej gminy. Dziękuję tutaj za kilka rozwiązań, które Pan zaproponował, które dla nas będą bardzo cenne. Przede wszystkim jest to ta formuła spotkań roboczych, gdzie na bieżąco możemy poruszać tematy związane z remontami dróg. Niestety skala problemu w przypadku naszej gminy jest ogromna. Ilość kilometrów dróg, możliwości naszej gminy
Ten rok jest dla nas specyficzny, ponieważ bazujemy na budżecie przygotowanym przez poprzednią Radę Gminy. Przez ten rok chcemy wypracować pewne rozwiązania i być może w przyszłym roku będziemy mieli większe możliwości finansowe. Z całą pewnością w najbliższym czasie mocno pochylimy się nad stworzeniem mapy drogowej, w ramach której będziemy musieli podjąć bardzo trudne decyzje, na remonty których dróg powiatowych się zdecydujemy i będziemy starali się wygospodarować środki w budżecie gminy. Dziękuję również tutaj za tą stworzoną możliwość wykorzystania również naszych podmiotów lokalnych przy usuwaniu chociażby odrostów, bo ta formuła dotychczasowa, niestety ona rozkłada się bardzo długo w czasie. Jednostka działająca na terenie naszej gminy, no niestety ma multum pracy i nawet przy dobrych chęciach termin realizacji jest wydłużony. Ja jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za dotychczasową współpracę i naprawdę myślę, że tutaj wszyscy chyba odczuwamy tą wolę wsparcia gmin, które tego wsparcia naprawdę potrzebują. Bardzo dziękuję.